przechodzimy na następne. Włączone? Następna sprawa. Skręcając w lewo lub w prawo, mając do wyboru dwa pasy ruchu albo więcej, zawsze wybieramy prawy pas. Jedziemy samochodem o dużych gabarytach, jedziemy wolniej, jedziemy nauką jazdy, żeby innych nie blokować. Jedziemy sobie zawsze prawym pasem. Dodatkowo jadąc prawym, skręcając na prawy pas, jedziemy na tyle, żeby ci, którzy jadą za nami, mogli wjechać na lewy pas, czyli jedziemy dość szeroko. Natomiast w strefie egzaminacyjnej są cztery wyjątki od tej zasady. Jeden wyjątek to jest nasza wygoda i zaraz sobie to umówimy. Pozostałe trzy przypadki są wymuszone przez znaki poziome na drodze. Przejedziemy sobie przez te wszystkie miejsca i je omówimy. To będzie na następnym skrzyżowaniu. I tutaj pada komenda, proszę na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Zajmiemy sobie lewy pas i tam za skrzyżowaniem będziemy mieli do wyboru dwa pasy. Z tym, że ten prawy pas będzie się zaraz kończył, to widać na znakach, które zaraz zobaczymy. I teraz, żeby sobie nie utrudniać, jedziemy od razu na lewy pas. Tu mamy linię jednostronną przekraczalną, więc możemy sobie od razu ciąć, kręcić i następny bieg i na lewy pas, bo ten prawy pas się kończy tutaj, żeby później nie dokładać sobie jeszcze jednego manewru i nie utrudniać życia.